Federico Ramos miał 22 lata, gdy w 1948 roku opuścił swój dom w Gwatemali, by odbyć służbę wojskową. Nie chciał tam iść, ale służba była obowiązkowa. Autobusy często przyjeżdżały do jego miasta, by zabrać młodych mężczyzn. Jednorazowy opór oznaczałby, że zostanie zabrany następnym razem. Zacisnął więc zęby i udał się w podróż do Guatemala City. Przez 30 miesięcy pracował w gwatemalskich siłach powietrznych. Spędzał długie dni na warcie, pilnując samolotów w bazie. Po zakończeniu służby Ramos przeniósł się do La Escalera, maleńkiej wioski liczącej 400 osób, w pobliżu jego rodzinnego miasta, gdzie mógł sadzić fasolę i kukurydzę oraz założyć własną rodzinę. Wkrótce po osiedleniu się zaczął cierpieć na coś, co nazywa złym moczem. Czuł ekstremalny ucisk, gdy oddawał mocz. Z biegiem lat stan ten znacznie się pogorszył. Choroba objęła nie tylko genitalia, ale także wyrostek robaczkowy i inne narządy. Konsultował się z lekarzami, którzy przepisywali leki, które nie działały. Przede wszystkim nauczył się żyć z bólem. Gdy jego 8 dzieci dorosło, one również zaczęły mieć podobne problemy zdrowotne. A później także ich dzieci. Na przykład jego syn Benjamin również odczuwa silny ból, gdy musi oddać mocz. Ból jest tak silny, że musi usiąść i oddychać, aby zebrać siły na powrót do domu z pola. Syn Benjamina, Rocheli, ma problemy zdrowotne, które wydawały się powiązane, ale były inne. Dorastał z bólem stawów, zwłaszcza kolan. Jako fan Realu Madryt próbował grać w piłkę nożną z innymi miejscowymi chłopcami, ale często kończyło się to spontanicznym upadkiem i płaczem. Jedna z siostrzenic Benjamina jest bezpłodna. Wnukowie Benjamina, Eduardo i Christian, odczuwają tak paraliżujący ból nóg, że z trudem mogą skupić się na nauce. Przez lata rodzina nie wiedziała, na co cierpią. Ich przyjaciel, student medycyny, w końcu sprawdził ich objawy i powiedział, że wygląda to na rzeżączkę. Fachowa literatura, którą czytał, wskazywała, że jednym z objawów choroby jest uczucie pieczenia podczas oddawania moczu. W ciężkich przypadkach rzeżączka może uszkodzić narządy rozrodcze. Zarażona kobieta może również przekazać ją swoim dzieciom, co może skutkować infekcjami stawów, ślepotą lub zagrażającą życiu infekcją krwi. Diagnoza miała sens, ale będąc tak biedną rodziną, nie mogli znaleźć sposobu na leczenie. Nie udało mi się znaleźć informacji, czy Federico wciąż żyje, ale w 2017 miał 91 lat. Dopiero w 2010 roku usłyszał od przyjaciół o ostatnich doniesieniach prasowych, w których rząd ogłosił, że kilku członków gwatemalskiego wojska zostało potajemnie i celowo zarażonych rzeżączką przez amerykańskich naukowców w latach 40. W latach 40. rząd Stanów Zjednoczonych przeprowadzał przerażające eksperymenty medyczne na bezbronnych populacjach w Gwatemali bez ich zgody i wiedzy. Obejmowały one celowe zarażanie ludzi kiłą i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową w celu przetestowania metod leczenia. Co najmniej 1308 osób zostało zarażonych, a ponad 80 zmarło. Choć pełen zakres szkód pozostaje niepewny dziesiątki lat później. Jest to złożona saga o naruszeniach etyki medycznej, oszustwach, rasizmie i długo odwlekanej walce ofiar o sprawiedliwość. Tło badań nad chorobami przenoszonymi drogą płciową. Aby zrozumieć, jak doszło do tych nieetycznych eksperymentów, musimy najpierw poznać tło badań nad chorobami przenoszonymi drogą płciową na początku XX wieku. Kiła i rzeżączka były powszechne, zwłaszcza wśród żołnierzy I i II wojny światowej. Choroby te zmniejszały siłę militarną i kosztowały miliony w utraconej sile roboczej. Znalezienie sposobów ich zapobiegania i leczenia stało się priorytetem, by utrzymać zdrową armię. Biorąc pod uwagę okoliczności, badacze rządowi zdecydowali, że muszą przetestować lek profilaktyczny. Środek zapobiegający tym chorobom u osób, które były na nie narażone. Jedynym problemem było to, że takie testy wymagałyby od nich wprowadzenia chorób do wcześniej nienarażonych na nie ludzi. Amerykański Komitet Chorób Zakaźnych zgodził się, że przeprowadzenie tego rodzaju testów jest ważne z naukowego punktu widzenia, choć przyznał, że może to nie być popularne w opinii publicznej. Aby zachować zgodność ze standardami etycznymi, ocenianymi przez zespół składający się głównie z lekarzy, tylko ochotnicy, którzy zostali poinformowani o ryzyku i wyrazili świadomą zgodę, mogli zostać wykorzystani. Grupa doszła do wniosku, że eksperyment najlepiej byłoby przeprowadzić w zakładzie karnym. Zakład psychiatryczny był rozważany jako potencjalne miejsce badań, ale został wykluczony, ponieważ jego pacjenci nie byliby w stanie wyrazić odpowiedniej zgody.
Personel wojskowy również został odrzucony, ponieważ nie mógł być izolowany seksualnie. W tamtym czasie wykorzystywanie więźniów do wszelkiego rodzaju badań medycznych nie było rzadkością. Osoby nadzorujące projekt wierzyły, że więźniowie mogliby uczestniczyć w nim z powodu patriotyzmu, szansy na ucieczkę od nudy życia więziennego lub dlatego, że mogliby nie przejmować się ryzykiem. Prawdziwy powód ich udziału był jednak oczywisty. Chociaż eksperymentatorzy nie mogli obiecać ułaskawienia lub złagodzenia wyroków, aby zachęcić ich do udziału, mogli zapłacić im $100 za zgłoszenie się na ochotnika. Dr John F. Mahoney, asystent szefa Laboratorium Badań nad Chorobami Wenerycznymi Publicznej Służby Zdrowia w Waszyngtonie, kierował projektem i współpracował z dr Johnem Charlesem Cutlerem, niespełna 30-letnim nowym członkiem Publicznej Służby Zdrowia. Plan polegał na narażeniu więźniów w Terre federalnym więzieniu w Indianie, na bakterie wywołujące rzeżączkę, a następnie podaniu im środka profilaktycznego, aby zapobiec zarażeniu się chorobą. W ciągu 10 miesięcy naukowcy zdali sobie sprawę, że ich plan się nie powiódł. Przed przetestowaniem profilaktyki eksperymentatorzy musieli najpierw wykazać, że faktycznie mogą zarażać pacjentów. Umieścili kilka szczepów i stężeń rzeżączki na narządach płciowych badanych, ale nie udało im się wywołać infekcji. Poddali się więc. Doszli do wniosku, że musiało być coś w akcie seksualnym, co ułatwiało przenoszenie rzeżączki, a nie mogli tego dokładnie przetestować w warunkach laboratoryjnych, przynajmniej nie w Indianie, gdzie prostytucja była nielegalna. W czasie, gdy eksperyment w Terre Haute był już w trakcie testowania środków zapobiegawczych, penicylina stawała się coraz powszechniej uznawana za skuteczne lekarstwo na choroby przenoszone drogą płciową. Mahoney był jednym z jej czołowych orędowników, o czym pisał magazyn Time. Wciąż jednak pozostawało wiele pytań dotyczących penicyliny. Czy można było jej użyć ponownie, jeśli pacjentowi ponownie wprowadzono te same lub inne szczepy? Czy zapewniała tylko natychmiastową ulgę, czy leczyła chorobę? I czy penicylina może być stosowana zapobiegawczo po ekspozycji? Te pytania wymagały przetestowania, zwłaszcza ostatnie z nich. Pomysł udania się do Gwatemali w tym celu pojawił się w głowie asystenta Mahoneya, dzięki jego relacji z dr Juanem Funesem, gwatemalskim lekarzem, który wcześniej pracował jako stypendysta z Mahoneyem i innymi badaczami zaangażowanymi w Terre Haute. Funes wierzył, że legalność usług seksualnych w Gwatemali wraz z wymaganymi inspekcjami zdrowotnymi DLA pracowników 2 razy w tygodniu pomoże stworzyć kontrolowane środowisko badawcze w tym kraju, wzmocnione faktem, że kraj ten miał bardzo niski wskaźnik rzeżączki i kiły. Tym razem badania otrzymały zgodę i finansowanie. Cutler zamierzał prowadzić swoją pracę w warunkach więziennych, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. Przybył do Gwatemali w sierpniu 1946 roku. Był to czas ogromnych zmian w kraju, który miał pierwszego demokratycznie wybranego przywódcę po zamachu stanu, który zakończył trwającą dekady dyktaturę. Nowy rząd miał nadzieję na zacieśnienie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Cutler stał się częścią tego procesu. Spędził kilka pierwszych miesięcy budując dobrą wolę, pomagając w budowie laboratoriów, szkoląc lekarzy i dostarczając zaopatrzenie. W zamian uzyskał dostęp do instytucji rządu Gwatemali, wojska, sierocińców, ośrodków zdrowia psychicznego i oczywiście więzień. 6 miesięcy po tym, jak Cutler przybył do Gwatemali, rozpoczął swoje eksperymenty w gwatemalskiej armii. W jednym z wczesnych badań zainfekował pracownice seksualne, zwilżając bawełniany wacik ropą przenoszącą bakterie rzeżączki i wkładając go do ich genitaliów ze znaczną energią. Nie ma dowodów na to, że zostały one poinformowane o ryzyku. Wszystkie zaraziły się chorobą. Następnie kazał im uprawiać seks z mężczyznami, których chciał zbadać. Najpierw z więźniami, a następnie z wojskiem. Przerzucił się z więźniów na wojsko po tym, jak zdał sobie sprawę, że pomimo darmowych usług seksualnych i alkoholu, wielu więźniów wierzyło, że słabną z powodu pobierania krwi. Kobiety były proszone o uprawianie seksu z wieloma mężczyznami z rzędu. W jednym przypadku jedna prostytutka uprawiała seks z 8 żołnierzami w ciągu 76 minut. Żołnierze nigdy nie zostali poinformowani, że jest to część eksperymentu medycznego, co zniweczyło jakąkolwiek możliwość uzyskania zgody i sprawiło, że eksperymenty nie były etycznie uzasadnione. Cutler wiedział, że jego eksperymenty mogą spotkać się z negatywną reakcją w kraju. W tym samym miesiącu, w którym rozpoczął swoją pracę z gwatemalską armią, otrzymał list od kolegi, w którym napisał, że generalny chirurg Thomas Paran Jr. był szczególnie zainteresowany eksperymentem, chociaż Paran przyznał również, że tego samego rodzaju badań nie można przeprowadzić w Stanach Zjednoczonych.
Artykuł w New York Times z mniej więcej tego czasu dotyczący innych badań nad chorobami wenerycznymi prowadzonych przez członka zespołu wspominał o tym, jak przydatne mogłoby być testowanie profilaktyki na ludziach, ale stwierdził, że takie eksperymenty byłyby etycznie niemożliwe. W liście do Mahoneya Cutler napisał, że powinni zachować pewien poziom tajemnicy na temat projektu. Jesteśmy trochę zaniepokojeni możliwością powiedzenia czegokolwiek o naszym programie, co mogłoby negatywnie wpłynąć na jego kontynuację. Te stwierdzenia jasno pokazują, że wiele osób wiedziało, że niektórzy ludzie mogą postrzegać badania Cutlera jako problematyczne, ale prawda była taka, że normy badawcze były wówczas nadal niejednoznaczne. Równolegle odbywały się nazistowskie procesy lekarzy w Norymberdze w Niemczech, więc był to kluczowy okres, w którym zasady dotyczące etyki eksperymentów na ludziach nie zostały jeszcze ugruntowane. Gwatemalski raport na temat programu pokazuje, że zgodnie z Krajowym Kodeksem Karnym celowe przeniesienie choroby wenerycznej na inną osobę było przestępstwem. Lekarze, którzy wiedzieli, że ich pacjenci są zarażeni i nie zrobili nic, aby zapobiec przeniesieniu choroby, byli wówczas uważani za współwinnych przestępstwa. Jednak gwatemalscy lekarze i władze w Ministerstwie Zdrowia, którzy wiedzieli o tym procederze, również nie zrobili nic, aby go powstrzymać. W międzyczasie eksperyment Cutlera z wykorzystaniem prostytutek ostatecznie nie osiągnął wiele poza zarażeniem kobiet. Żaden z mężczyzn nie zachorował na rzeżączkę. Niektórzy przełożeni Cutlera w USA spekulowali, że mogło to być spowodowane szybkością stosunku. W obliczu niepowodzenia Cutler wkrótce powrócił do bezpośredniego zarażania. Początkowo umieszczał zainfekowany materiał biologiczny na powierzchni genitaliów badanych, tak jak w Terra Haute. Następnie jednak zaczął wykonywać głęboką inokulację, wprowadzając ropę głębiej do cewki moczowej pacjentów. Liczba zakażeń szybko wzrosła. Mahoney wysłał Cutlerowi list, w którym wyraził zaniepokojenie. Czy warto kontynuować badania, jeśli stosunek seksualny nie działa jako środek infekcji? Ale Cutler przekonał go, że warto kontynuować. Nie było możliwości przeprowadzenia zaplanowanych eksperymentów, jeśli nie mogli konsekwentnie wywoływać infekcji, argumentował. Metody badawcze Cutlera stały się jeszcze bardziej ekstremalne. Rozszerzył swoją pracę na zakłady karne, a także Asilo de Alienados, jedyny szpital psychiatryczny w kraju. Wstrzykiwał pacjentom bakterie rzeżączki i kiły. Eksperymentatorzy skrobali męskie penisy igłami podskórnymi, a następnie opatrywali ich otarcia materiałem syfilitycznym. Kobietom kazano połykać roztwory syfilityczne. Czasami wstrzykiwano im zakażoną ropę do rdzenia kręgowego. W szczególnie makabrycznym przypadku pacjentce o imieniu Berta wstrzyknięto syfilis w lewe ramię. Ponad miesiąc później zaczęły pojawiać się u niej małe czerwone guzki wokół miejsca wstrzyknięcia, a następnie zmiany na kończynach. Została poddana leczeniu 3 miesiące po wstrzyknięciu, ale około 3 miesiące później Cutler napisał w swoich notatkach badawczych, że wyglądało na to, że umrze. Tego samego dnia, w którym napisał tę notatkę, eksperymentatorzy umieścili ropę rzeżączki w jej oczach i ponownie zainfekowali ją kiłą. Jej oczy wkrótce wypełniły się wydzieliną i zaczęła krwawić z cewki moczowej. Kilka dni później zmarła. Istniało kilka innych studiów przypadków pacjentów, którzy zmarli po udziale w badaniach. Zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu eksperymentów Cutlera zainteresowanie profilaktyką już spadało w kraju, ponieważ penicylina była tak skutecznym lekarstwem, że wskaźniki przenoszenia choroby spadały. W lutym 1946 roku chirurg generalny, który pierwotnie wspierał pracę, został zastąpiony, a Mahoney napisał do Cutlera, że stracili bardzo dobrego przyjaciela. Po kilku miesiącach Cutler zakończył swoje badania i wrócił do domu. Pozostawił jednego amerykańskiego badacza i kilku swoich partnerów w Gwatemali, aby kontynuowali niektóre z jego projektów. Niektóre grupy pacjentów były nadal monitorowane, a niektórzy z nich nadal mieli pozytywny wynik testu na choroby przenoszone drogą płciową. Nie jest jasne, czy otrzymali oni leczenie. Chociaż Cutler opisał swoje odkrycia w raportach, nigdy nie zostały one poddane wzajemnej weryfikacji ani opublikowane. Żaden z pozostałych współpracowników projektu nie uwzględnił go w oficjalnych recenzjach swoich badań nad chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prawdę o eksperymentach odkryto dopiero kilkadziesiąt lat później, w 2003 roku, gdy Susan Reverby, historyczka, badała eksperymenty Tuskegee, być może najbardziej znany przykład naruszenia etyki medycznej w Stanach Zjednoczonych.
W eksperymentach tych czarnoskórym mężczyznom, którzy już zachorowali na syfilis, powiedziano, że są leczeni, podczas gdy w rzeczywistości otrzymywali placebo w ramach eksperymentu dotyczącego skuteczności leczenia. Przez cały czas mężczyźni byli obserwowani przez lekarzy, którzy chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób ich ciała ulegną degradacji z powodu choroby. Kiedy rzeczywistość eksperymentu stała się jasna, został on natychmiast przerwany i wniesiono poważny pozew sądowy. Susan Reverby odkryła, że jeden z kluczowych badaczy, który brał udział w badaniu Tuskegee wcześniej, prowadził eksperymenty nad chorobami przenoszonymi drogą płciową w Gwatemali. Swoje odkrycia wraz z oryginalnymi dokumentami przekazała byłemu dyrektorowi Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, który również uznał eksperymenty za niepokojące. Jeszcze przed ujawnieniem eksperymentów opinii publicznej prawnicy zaczęli mobilizować się w celu wywalczenia odszkodowań. W marcu 2011 roku rząd Stanów Zjednoczonych otrzymał pozew zbiorowy w imieniu gwatemalskich rodzin dotkniętych eksperymentami. Ofiary domagały się odszkodowania za utratę środków do życia i pieniędzy na leczenie. Większość z nich żyła w skrajnym ubóstwie. Sprawa została jednak szybko oddalona na podstawie zasady zwanej immunitetem suwerennym. Ta bariera prawna zasadniczo pozwala Stanom Zjednoczonym oświadczyć, że nie pozwolą się pozwać przez zagraniczny rząd. W kwietniu 2015 roku ponad 700 osób złożyło pozew przeciwko Uniwersytetowi Johnsa Hopkinsa, firmie farmaceutycznej Bristol Myers Squibb i fundacji Rockefellera, domagając się $1 miliarda odszkodowania, chcąc pociągnąć uniwersytet do odpowiedzialności za sam eksperyment, ponieważ lekarze pełnili ważne role w panelach, które weryfikowały federalne wydatki na badania nad innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Poszkodowani twierdzili, że uniwersytet był aktywnie zaangażowany w te eksperymenty. Nadzieja polegała na tym, że odszkodowanie można było uzyskać, kierując się raczej do prywatnych instytucji niż do rządu federalnego. W styczniu 2019 roku amerykański sędzia okręgowy odrzucił argument pozwanych, że niedawna decyzja Sądu Najwyższego, chroniąca zagraniczne korporacje przed pozwami w amerykańskich sądach z powodu łamania praw człowieka za granicą, miała również zastosowanie do korporacji krajowych bez upoważnienia Kongresu. Sprawy są w toku. Eksperymenty w Gwatemali były przejawem poważnego rasizmu, oszustwa i łamania praw człowieka. Naukowcy wiedzieli, że nie mogą etycznie zarażać amerykańskich więźniów. Ale zubożała, głównie rdzenna ludność Gwatemali była postrzegana jako akceptowalna do niebezpiecznych eksperymentów bez zgody. Zaangażowane instytucje, takie jak Narodowy Instytut Zdrowia, finansowały i umożliwiały te nadużycia. Eksperymenty te naruszały międzynarodowe prawo ustanowione podczas procesów norymberskich, zakazujące prowadzenia badań medycznych na ludziach bez ich zgody. Jednak wybitni badacze, tacy jak Cutler i Thomas Paran, zrobili cenione kariery pomimo swoich nieetycznych działań w Gwatemali. Pokazuje to, jak łatwo wrażliwe populacje mogą być wykorzystywane przez badaczy bez nadzoru. Dzięki za wysłuchanie tego makabrycznego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania albo uwagi, to napisz do mnie na Instagramie. Zapraszam też do śledzenia moich codziennych materiałów na TikToku i Instagramie. Do usłyszenia!